Podczas spotkania z poddanymi przed zamkiem w Windsorze Kate Middleton miała opowiedzieć, jak jej najmłodsze dziecko zareagowało na wieść o odejściu królowej, jego prababci. Młode pokolenie royalsów wywołało nie lada sensację, gdy w czwartkowe popołudnie książę William, książę Harry, księżna Kate oraz Meghan Markle pojawili się przed zamkiem w Windsorze, aby przez ponad pół godziny porozmawiać ze zgromadzonymi pod bramami żałobnikami. Oczywiście największe show zrobiła Meghan, której od dawna nie widziano już w towarzystwie szwagra i szwagierki. W międzyczasie nowo mianowana księżna Wali też znalazła chwilę na zbliżenie się do fanów rodziny królewskiej. Daily Mail podaje, że grupka, która przyszła złożyć kwiaty, miała okazję porozmawiać z Kate. Dwudziestoośmioletnia Vanira Ranoff, która udzieliła wywiadu portalowi, mówi, że księżna opowiedziała im o chwili, w której musiała powiedzieć dzieciom, George'owi, Charlotte i Louisowi, o śmierci prababci. Według relacji Kate Louis, miał stwierdzić, że, przynajmniej teraz babunia jest z dziadkiem. Dodatkowo przyszła królowa małżonka wyjawiła, że podczas rozmowy z dziećmi musiała powstrzymywać łzy,